Komisja Europejska porozumiała się z czterema amerykańskimi gigantami internetowymi w sprawie zwalczania ekstremizmu w sieci. Facebook, YouTube, Twitter i Microsoft w ciągu doby będą reagować na zgłoszenia i usuwać treści zawierające mowę nienawiści. Bruksela zwraca uwagę, że od jakiegoś czasu mnożą się treści antysemickie, antyimigranckie, wspierające ekstremizm islamski itd., a przepisy krajowe, które zabraniają na przykład rozpowszechniania ideologii nazistowskiej, nie wystarczają. Jak zwykle są dwie strony medalu. Z jednej to dobrze, że trudniej będzie zorganizować nazistowski marsz, podsycać nienawiść, niezależnie od tego, czy celem są Żydzi, muzułmanie czy chrześcijanie, bądź członkowie dowolnej innej mniejszości. Może trudniej będzie też rekrutować terrorystów, ale zawsze jest jakieś ale. Kto będzie dokładnie kontrolował kontrolerów? Jeżeli ktoś zgłosi obraźliwy post, to ostateczną decyzję podejmować będzie pracownik prywatnego koncernu, a więc kwestia swobody wypowiedzi, koniec końców, leżeć będzie w rękach biznesu, a to nie budzi zaufania.